Witam, pokażę Wam dzisiaj bohaterów filmu Wajana Skarb Oceanu Disneya od Hasbro. Opowiem o zestawach figurek z młodą, bardzo energiczną bohaterką oraz mam też lalki, które nawet potrafią pływać. No i po kolei przyjrzyjcie się, jakie mają funkcje. Zestawy mają różne wielkości. Tutaj dwa takie najmniejsze i mamy Wajanę tutaj ze świnką Puła, tutaj z szalonym kogutem Hej Hej. Tutaj Wajana ma wiosło, ma troszkę inne uczesanie, ale chciałabym zacząć od tego wielkiego zestawu, bo tutaj mamy i świnkę, i koguta, no ale też pozostałych bohaterów. Już otwieram, zobaczcie, tak wygląda zestaw. Wajana, zobaczcie, ma naszyjnik z niebieskich muszli, który dostała, z niebieskiej muszli, który dostała od babci. No i trzyma w ręku wiosło, pewnie się wybiera na jakąś wyprawę. Tata, wódz Tui, ma naszyjnik z jakichś kłów. Jakiś jest w ludowym takim swoim etnicznym stroju. No Hej Hej, wiadomo, szalony i wiecznie gdzieś tam zamyślony. Świnka jest słodziakiem, po prostu słodziakiem, przyjrzyjcie się, jest po prostu do schrupania. A nasz drogi półbóg Maui ma hak obdarzony według niego magiczną mocą i ma, słuchajcie, naszyjnik z ostrych kłów. Cały jest wytatuowany, ma jakąś spódniczkę z trawy. Tutaj rusza rękami, rusza głową, nie rusza głową. O, hak może wypuścić z ręki, no i wiadomo, by go nie wypuszczał, bo potem jest zestresowany, że go nie ma. No i babcia Tala z laską, też z naszyjnikiem, ma taką ozdobę we włosach. Zobaczcie, w uszach ma kolczyki. No, bardzo sympatyczna postać. O, tutaj wspomaga się laską. No i tak wygląda cały komplet naszych bohaterów. Myślę, że dzięki nim będziecie mogli odegrać wiele różnych historii z filmu. A tu zobaczcie Wajana i łódź z pływakiem. Ale oczywiście jest Hej Hej i jest świnka Puła. Już otwieram. Ale mam też ściągawkę na drugiej stronie opakowania. No i słuchajcie, kontrolujcie mniej więc tak. Żagiel tu, to tu, dobrze. Tak, to z przodu. No oczywiście tu do dołu. Tak, mamy to. O, mam to, dobrze. A to tu, z tej strony. Dobrze, dobrze, udało się. Jeszcze tutaj mocniej to włożę. Ok. No i co, zapraszam na pokład. Wajana tutaj może sobie też usiąść. O, może tak w ogóle będziesz żeglować i pilnować tutaj żagla. Jest wiosło, jest muszla, która służy z pewnością do komunikacji. No i towarzystwo zwierzakowate na pokład. O, chyba jest. Proszę bardzo, świnko. No, świnka troszkę mi nie stoi. O, tak, proszę się postawić tu grzecznie. Dobrze. Kurczak sobie tutaj płynie. O, i tak wygląda cała łódź, która pewnie dosyć szybko może się poruszać. Ups, można dostać w głowę żagle. No i lalki. Tu Wajana w pięknych, rozpuszczonych włosach, ale ta wersja Wajany ze świnką Pui potrafi pływać i to mnie bardzo intryguje, więc muszę to zobaczyć, jak to wszystko działa.
i zobaczcie, jak wygląda Lala. Ma ręce proste, takie pewnie do pływania kraulem, włosy spięte. A sukienka ciekawie wygląda, bo tak jak miała kilka warstw, a tak naprawdę to jest wydrukowana tkanina, tutaj zapinana na rzep. Ma naszyjnik babci Tani. No i zobaczcie, mogę ją nakręcić. Okay. No i co będzie pływać? Już zaraz spróbuję drugą stronę. No i co? Jak tam tym pływaniem? O, jest! Musi się rozruszać jeszcze raz. Spróbujemy. I w ogóle najlepiej, że świnka, słuchajcie, może sobie usiąść tu. Widzicie, jaka brygada. O, a lalkę puścicie w wodzie i będzie pływać. Więc jest to wajana na akweny wodne, ewentualnie do wanny. Okej. Okay. No, zobaczcie. O, niezły kawałek potrafi przepłynąć. A u Was jak tam z pływaniem kraulem? Okay. No i świnka, że tak powiem, popłynęła sobie dalej. O, tak wygląda. Wajana, poproszę świnkę. O, tam jest, tam. Proszę bardzo. Mamy i świnkę, i naszą bohaterkę, której morskie żywioły nie są obce i w ogóle się ich nie boi. I jest bardzo odważną, dzielną, młodą osobą. Miłej zabawy życzę. Dziękuję.